rzeczy robić. Szczerze, no. Żeby gospodynia była domowa, ale szczerze. Ja? Się o to tak, ale tylko tak. Ty. Nie, żona, ty. Ale z tym nosem cię nie wezmą nigdzie. Słucham? Z tym nosem cię nie wezmą nigdzie. Ja nie to żona nocna, tylko ja chcę, żeby... Jakby ktoś mi pomógł, to bym tu robiła gospodynię, bo pracowałam. O. Tak, o to by się cieszyło jeszcze. Ja? Szczerze, chociaż nie, dzisiaj też kaszę piłam. Ale z tym nosem... A gdzie piłaś dzisiaj? Szczerze? No. To ja bym tak naprawdę, jeśli pani mi uwierzy, jeśli pani, szczerze, tak. Ej, to kiedy przyjdziesz do nas posprzątać? Tak, jeśli co? Chodzi o te sprawy, to tak, no. Na luzie. Ja mam dużo czasu, nie wiem, szczerze, przepraszam, może nieładnie dmucham, bo to coś opiłam, ty, nie, a jak ten, sprzątasz, nie? Masz swoje narzędzia do sprzątania. Ale osprzątanie to jest takie naprawdę. A w WC Pikera ten, ty przynosisz z sobą, czy nie? Ja mówię, a masz, z panią rozmawiam. Ale to ja płacę. Masz gąbki jakieś i mopa? Jeśli panu szczerze powiem, bo jakieś ukoły pracowałam, ale tak normalnie, na ludzie. Pewnie, że pracowałam. A myjesz na przykład, myjesz rano zęby? Domownikom? No to chacia, moje zęby brzydkie są, przepraszam. Gdzie? Fajne masz, pokaż. Nie no, brzydkie no. Troszkę mi się tam... Ale ja bym popracowała, szczerze. Jeśli pani chodzi o to, to szczerze. Tak, nie kłamie. No, no to zaniedbałam. Jak to się mówi, zaniedbałam. A gdzie dzisiaj piłaś? Ja? No. Troszkę się tak upiłam. A gdzie? Ale suma summarum, jestem dobra dziewczyna. Ja? Tak. Upiłam się. A co robisz? Przepraszam. No przepraszam. Ale mogę przyjąć się do ruskiego cyrku? Będziesz na trampolinie skakać. Nie no, takie coś to nie, ale potrafię gdzieś posprzątać, komuś pomóc, żeby troszkę pieniążków bym zarobiła. Szczerze. Nie.